Dobra, witajcie, witajcie. Idziemy sobie dalej z Wiedźminem. Tak jest. Nie pamiętam w ogóle, gdzie to skończyliśmy. O! Nie. Trzeba mi tu zabijać smoki, potwory, a nie... Fajnie. Co by tu... Ktoś mi pisał. Z tym pudzianem to już zczaiłem. To, znaczy, wiedziałem o tym, ale... No. Z tym... Pudzian i coś tam nazidup, czy coś tam było. Dorian. Coś tu jest w ogóle? Co mamy w inwentory? Mam dużo miejsca. Jakieś sukno. Zbieramy to wszystko. Fajnie. Oj, na X się wciąga miecz. Na C jest to. O, na Z był medalion, tak jest, medalion. Kloce drewna, nie ma tak kloce drewna zbierać w Wiedźminie. To jest tak kurwa interesujące, po prostu. Dobra, mamy wszystko. Zaraz wyruszamy dalej zrobić questy. Nie wiedziałem, że to takie rzeczy są. Strażnicy mnie chcieli zaatakować. Kurwa mać. Nie widziałem, że to tak idzie. Gawrena. O! Burdel mama? Kawkę sobie piję, się może trochę obudzę, bo jestem trochę zaspany. Sorry, jak będę śrobał. Siorbał. Cudownie. Wzorowa obywatelka. Przekażę wszystko komendantowi. A bo to mnie reklamy trza? Skromna kobieta jestem. Co wiem, to wiem. Loredo nam tu przewodzi i wszystko jest w porządku. Dobra, pogadane. Sprawdź, czy mogę ci coś zajebać. O, Dolina Pontaro, jak miło. O, to jest jakaś szkatułka. Kasa. O, to... Notatki Garweny. Ta czarodziejka nie podoba mi się ani trochę. Wszystkie magiczki zadzierają nosa i wszystkie czuć suczą, ale ta ewidentnie coś knuje. Dobra. Nie obchodzi mnie to. O kurde! To weźmiemy. Co dzień wziąłbym wszystko i... A nie chcę się łazić, sprzedawać i pierdzielić z tym. Że wezmę, co mi potrzeba. Dobra. No. Także... Zobaczmy, jakie możemy zrobić potiony. O, to jeszcze... Moment. O, sorry. Musiałem zgichnąć. Dobra, mangusty mamy. Czajka, skórka, koty mamy. Zobaczmy, co możemy zrobić. O, zwiększa obraźnię zadawane miecze. To jest dobre. Aha, brakuje mi tych. Kurwa. Widać, nic nie mogę zrobić. Pewnie dlatego, że mam wszystko schowane w skrzyni. Taki ze mnie geniusz. Chwila. To jest to, co mam przy sobie, a to jest w skrzyni. Wkurza mnie, że nie idzie przeczytać tej receptury, jeżeli zna się na pamięć, tylko trzeba jej tak spierać, jak to jest tak pojebane. Ach.
info w moment. Strasznie dzisiaj nie ogarniam, co się tu dzieje. To są jakieś runy. Alchemia, rzemiosło. Dobra, alchemia. Nie no, muszę to wszystko tak przed tego... Kurwa. Mózg utopca, jaki żółciutki. Krew, zęby, żuchwa. Zrobimy wpis tu mikstur i będziemy mieć do końca gry. Biał mirt. Dobra. Cyk, teraz wchodzimy w meditation. O, kartacze, to jest dobra rzecz. Stwórz. Aż dwa, szał. Mangusta. To nie. O, jest kuki, nie możemy zrobić. O, gówno. Samą też zrobimy na oksa. Kota nie możemy, tego nie możemy. Gawrona jeszcze możemy. Moment, nie wiem o co chodzi. Dobra, starczy tego escape. Co mamy teraz to tu? Czy to jest schowek? To jesteśmy mi. To wszystko. A tu wyskakuje od razu na maksa. No i co za gówno? Spacja, przechowaj. Spacja, enter, spacja, enter. Jednorączką, tak jest. Jakiż on jest szybki. Trofea, nie? Tu mogę ponieść. To się sprzeda. Pytanie, czy mogę... Mogę to używać już? Aż jeden. Zostawię sobie na jakiegoś jebacza. To by szło sprzedać gdzieś. Dobra, saveik. Idziemy. Będziemy bić, zabijać, rabować. Kopkę na dupę. Na rąbany. Mogę zagadać z tym? Co jest, Geralt? Przybyliśmy do Flotsam, widzieliśmy zabójcę. Rozdrażniliśmy kogo się tylko dało. Co dalej? Skoro król. O, spiekłem sobie rękę kubkiem. Musimy dostać ich obie. Szukając elfów po lasach, znajdziemy co najwyżej śmierć. Złożymy wizytę Loredo zgodnie z zaproszeniem. Może i jest tępym ćwokiem na czele bandy nieudaczników, ale to jego teren. Może nam się przydać. Folsam leży w dziczy, to dobra kryjówka. W leśnej głuszy, terroryzowane przez Skojatel. Jesteś w swoim żywiole, Roż. Tak jest, Flotsam jedziemy. Nie jest byle miasteczkiem, Geralt. Spójrz, Temeria, Redania, Kedwen, Edirn, największe królestwa północy. Wiesz, co łączy je wszystkie? Dolina Pontaru. Kawałek ziemi, o których gryzą się od pokoleń. Właśnie. A tutaj widzisz, mamy flot. Jak sami swoi. Na pograniczu Temerii. Podejdź do płotek, ja podchodzę. Czekający po drugiej stronie bagien. Na samej krawędzi Doliny Pontaru. Wciśnięte między to wszystko jak świeca w życiu. Stykają się tu największe szlaki handlowe. Każda karawana musi przejść przez Flotsam. Każdy, kto chce spławić na tym odcinku rzeki, musi się liczyć z Loredo. Podobno Henselt z Kedwen zebrał armię i ruszył do Vergen. Już niedługo Dolina Pontaru stanie w ogniu. A my, Geralt, siedzimy we Flotsam, które jest wytrychem do Doliny.
chciałbym wierzyć, że to zwykły przypadek. Przypadki nie istnieją, Wiedźminie. Czy Geralt nosi książkę tutaj? Przechuj. Jak to jest, że komendant temerskiego garnizonu ma gdzieś dowódcę sił specjalnych Foltesta? Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, to niebieskie pasy nie są zbyt popularni wśród gminu. Jak wszyscy, którzy wykonują brudną robotę. Mam taką samą sprawę. Ale Loredo jest żołnierzem. Do takich przygranicznych dziur wysyłają najgorszy motłoch. Niekompetentni głupcy, popisujący się władzą przed bandą obesranych prostaczków. Obesranych prostaczków. Dobra, pogadaliśmy se, tak? Bywaj, Roż. Pesty. L? Nie L, P, O, K, J, J, czyli... Melena, coś z jaskinią. Niemoralna propozycja. Fajnie, że to jest wszystko pisane jak w książce, tak nie wiem, jakby się już wydarzyło. Kejrana muszę zabić. Zadania, lista. Dobra. Generalnie mam plan taki. Przejdziemy sobie tą misję szybko z Loredo. O, już jest noc w sumie. Chłopaków, żaden kurwa ból. Już oni się odwdzięczą jak MC Gi Król. Zajebiste hasła, kolesie me. Pokażę mi to na mapie. Wieczorem udaję się do prezydencji Loredo. Siemano, Zigi Król. Kogo to widzą oczy Zigiego Króla? Przemyślałeś moją propozycję? Aha, to był ten, co się napierdalaliśmy. To dobra, dajemy, chodźmy. Jestem gotowy. Wytłumaczę ci wszystko po drodze. Zauważ, że mi koleś robi w chuja. Zostanę srogie bęcki. Wiesz, z czego słynie Wlotsam? Z niczego. I tu się mylisz. W Dolinie Bondaru są tylko dwa miasta, które warto odwiedzić. Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy, i Wlotsam, gdzie są organizowane najlepsze walki. No idź. Kto je organizuje? Oficjalnie nikt. Ale jak kto się dobrze zakręci, to i nie jedno zobaczy. Czasem zarobi, a czasem straci. Ja wystawiam własnych zawodników. Stać! Nie poznajesz Zigiego Króla? Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. Zigi Król innych nie zatrudnia. Tak, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Przypomina mi się akcja, ostatnio na telefonie leciał film. Komendant postawi na niego majątek. I wchodził gruba z Jet Li właśnie z tego klubu, gdzie się napierdalali i Jet Li wszystkim bęcki spuścił. Całe. O. Oj, raz się żyje. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. Ha, zacieram ręce. Podziemny krąg. Gdzie my jesteśmy? Loredo. We własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je organizuje. Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Zigi Król. Tylko mnie nie zawiedź. No dobra. Dajesz, młody. Dalej. Rozeznanie terenu na następnego questa. Jakoś to pójdzie. Tylko co bym dzisiaj kurwa nie ginął tyle razy ostatnio przy tej matce pieprzonej, zarąbanej. Patrzcie, patrzcie! Zini Błazen wróci! I to w wielkim stylu. Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Zigi Król ma swoje sposoby. Dawaj, pierdolę komuś, no. Zapowiada. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Wlotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Zigim i Geralcie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Walczmy. Wspaniale. Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach. Dam radę. Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie Suchy. Suchy? Mówią tak na niego, bo leje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. Może Suchy się zmoczy.
Nie daj mu się! Jaki chudzina? O kurwa. O fuck! Uhu! Wryja go! Już nie mam życia prawie. O kurde. Nie daj mu się! Pełne skupienie. Dobij, skurwysyna! Dawaj, dobij go, leż... No. Uff, było mi ciepło. Pięknie, żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko, raz ci pierdolne. Zwykle jeden jego cios wystarczy. Mitko, raz ci pierdolne. Postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Powodzenia. Wryja go! Leżysz, kurwa. Dobij, skurwysyna! Tak jest. Jak go przerzucił. Mitko, raz ci pierdolnie. Nie daj mu się! Jakie szybkie KO! Wryja go! To lubię. Jesteś odkryciem mojego życia! Hehe. Idzie. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jako żywo! Ale przed nami jeszcze długa droga. Sieciech zwany Kutasem. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma z frędzlami. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. Dawać tu tego Kutasa. Nie daj mu się! O, dawać tego Kutasa. O kurde, konkret przeciwnik. Kopka przykopakowany. Jakie madziary. Skubane. Nie daj mu się! Pak, zbani. Ja za kucyka nie chciał zabrać. Co za chuj. Wryja go! Ale bomby dostaje. Nie daj mu się! Nikit. Jeszcze tylko jeden i jesteśmy sławni i bogaci! Kto? Zdenek. W bójkach to mniej niż we czterech się na niego nie porywają. Zdenek. Ja jestem sam. Właśnie. Wiedźminie! Pozwól do mnie. O. Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. Oprócz mnie. O. Do czego zmierzasz, Loreda? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia, o nie dam się zrobić, kurwa. I to nie jest propozycja. A, teraz rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Spieprzaj, dziadu. Dokładnie. Jaki dziadek? Stenek. W habicie się popierdziela. Skubany. Wryja go! Ciach mu. No, no, wstawaj, wstawaj. Nie daj mu się! Dup mu. Ładnie. Wryja go! Kao! Jeszcze kopnij go raz. Jeszcze. Płacz.
Masz swoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Pożałujesz tego. A nie mówiłem, że wygramy? Ma się tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa, w każdej karczmie darmowe kolejki, że o dziewuchach już nie wspomnę. Wychędzasz je w moim imieniu. Aha, to całe sagi. Cyk, cyk, pożoga, sztylet, sam kartacz. Kurtka, rękawice, zielarza. No mam już takie buty. No i ładnie, ładnie, ładnie. Dostał bęcki i się skończyło. Dobra, idziemy do rezydencji Loredo. Czego? Komendant chciał mnie widzieć. Zostaw broni, właź. Dobrze jej pil... Poczekaj, włazić. Słuchaj, jestem oficerem, a ty zwykłym chłystkiem. Jak będę chciał, żebyś... Chodźmy już, Rosz. Ja. Z takim wojskiem Loredo nie obroni przystani przed pi... Balista. Fajfus ma balistę. Wiesz, co to za broń? Tak. Ramiona wzmocnione spiżowymi sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać ciężkie bełty nawet na kilometr. Tak, tak. Strzela dwa razy na minutę, ale nigdy w to samo miejsce. Odrzut. Już to gdzieś słyszałem. Znasz się na balistach? Znałem kogoś, kto się znał. Nieważne. Muszę ją uszkodzić, inaczej jesteśmy zdani na łaskę Loredo. Wszyscy są pijani w trupa. Sprowokuję strażnika. Spokojnie, Rosz. Nie będę się znowu bić z tym motłochem. Dopóki balista działa, nikt nie przepłynie rzeką bez zgody Loredo. Sam się tym zajmę. Ty się napij. Dobra, sejwik. Nie kręć się tu. Nie mogę z nim zagadać? Raz mały elfik szedł se drogą. Psa jego malc. Coś wymyślę. Wiem. Margarita. Potrzebujesz czegoś, brzydalu? Chciałem zrobić koledze niespodziankę. To ten smutas przy baliście. Ostatnio jakiś baran chciał, żebym czytała mu wiersze. Nie lubię takich ekstrawaginacji. Myślałem o czymś bardziej tradycyjnym. To co ma być? Twoja specjalność. Dobra, mam stałą stawkę. Ale z dala od balisty. O, to wyjdzie więcej. Co? Za usługi niestandardowe trzeba dopłacać. Skubano. Takie zasady. Niech będzie. Przysługa za przysługę? Jest coś, co możesz dla mnie zrobić. Miron i Alfons. Tych dwóch drabów, Loredo. Skopiesz im tyłki, to obciągnę nawet... Już i tak narozrabiałem przy egzekucji. Żadnych awantur. Wystarczy, że jakoś ich upokorzysz. Załatwione. Miron i Alfons? Dobra. Ogarniemy to. Pośpiewaliście? To może czas na inny. Gdzie są oni? To nie są oni. To Boże. Słyszeliście? O, czego, dziadu? We czego chcą? Miron? Nie lubię odmieńców. A ja tępych mięśniaków. Czego chcesz, mutancie? Na rękę, dobra. Zmierzyć się na rękę. Nie wiem, czy to garnę. Nie cierpię mutantów. Tak głupie w tej grze. Boże. Zmiażdżę cię. Przekonajmy się. Takie uczucie, jakby myszka miała 300 laga. Lepsza jest tylko zabawa przy ognisku i gorzałce. A już całkiem najlepiej. Jak jeszcze jest kogo. No, widzicie to i się cofamy? Boże, udało mi się, no nie. No bo, no kurwa, no nie. Nienawidzę pijawych odmieńców. Wiem, wiem. Masakra. Gdzie jest ten Alfons jeszcze? Podobno wiedźmaki nie mają potrzeby. To jest Alfons. Czego, dziadu?
Dawaj na rękę. Chcę się sprawdzić na rękę. A co ja z tego będę miał? Nic, bo dostaniesz łomot. A jak wygram? Pokonasz Wiedźmina. Czego więcej byś chciał? Ty jesteś ten Geralt? Szary wilk? Nie kurwa, zgadza Mikołaj. Się. Dobra, zaczynajmy. A jego mać! Masakra, to jest tak... Pośpiewaliście? To może czas na inne rozrywki. Masakra. Kto to wymyślał? Sucho psite. Dziad mnie pokonał. Idę na paśnik, muszę robić masę. Trzeba robić masę. Miron i Alfons. Dostali nauczkę? Jasne. Dobra, idę się zająć chłopaczyną. A już całkiem idź, najlepiej. Jak jest wszystko go wyhetowy? Słyszeliście? Od 6 nasz komendant zarwał wszystko. Prawda? Chodź na tu, mała. Nasza chłopaczka. Bajkę. Byle cię było stać na to bajdurzenie. Bo za mniej niż 10 orenów ucha nie nadstawiam. Twoi koledzy się dobrze bawią. Czemu masz być gorszy? Racja. Chodźmy. Dawaj, dawaj, idziecie. No już, już, hop, hop. Dawno się tak dobrze nie ubawił. Masz ochotę trochę się odprężyć, smutasku? Chyba coś się bugło. Jak było? Szybcy są, dobra. No i pobaliście. Doskonale. Chodźmy do Loredo. Loredo jest zajęty. Ta wiedźma Sheila teraz u niego siedzi. Później przyjdźcie. Ja ci dam później. Geralt, chodź na dół. Porozmawiamy. No. I co? Dawno się tak dobrze nie ubawił. Tak? To co, czekam aż jaśnie pani skończy z jaśnie Hamem? Szkoda czasu. Zdaje się, że zwaliła się tu cała straż z Flotsam. Warto by się rozejrzeć. Widziałeś kusznika za domem. Zajmę go czymś, a ty spróbuj się przekraść na tyły rezydencji. Dowiemy się, czego tak pilnują. Sprytnie. Wybaczcie, panowie, przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę. Czego chcesz? Właściwie to ja ze sprawą do Wiedźmina. Mam dla was propozycję. Propozycję? Ciekawe. Podejrzewam, że nie zjawiłeś się tu dla przyjemności. No kurwa, rzeczywiście. Dobrze podejrzewasz. Słyszałeś już o potworze w rzece? A, tak. Obiło się o uszy. Prędzej czy później ktoś na pewno da ci na niego zlecenie. Przypuszczam więc, że... Przestań przypuszczać i podejrzewać. Wyduś wreszcie, o co ci chodzi. Nasz zacny gospodarz jest w posiadaniu części pułapki przygotowanej specjalnie na te bestie. Zamieniam się w słuch. Za domem jest magazyn. Loredo trzyma tam przeróżne skarby zarekwirowane kupcom i podróżnym. Tyle, że jest tam tego bardzo dużo. Ale ty zapewne wiesz, gdzie dokładnie mam szukać. Tak. Widziałem, jak żołnierze komendanta wynosili to ustrojstwo do ogrodu. Umieścili skrzynię na platformie położonej przy samym murze, tym od strony dzielnicy rzemieślniczej. Dlaczego mi o tym mówisz? Musimy jak najszybciej pozbyć się tego potwora. Powodzenia! Dobra, ja zajmę się strażnikiem, a ty spróbuj się przekraść. Dobra, to teraz będzie dość, kurwa, ciężki orzech do zgryzienia. Na którym to się skradało w tej grze w ogóle? Natychmiast do mnie! Ci tam sobie ostro imprezują. Dobra. Jest tryb skradania. Szybki sejwik. Ja pierdolę. Ale nam to pykło. Sialala, sialala. Sialala, la 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 la. Kisialala, la la.